W ubiegły weekend odbyła się piąta edycja Leśnej Zadyszki, zawodów biegowych organizowanych w urokliwym miejscu w gminie Rygimin na terenie leśnictwa Szulmierz. Ze względu na panującą epidemię, zawody musiały odbyć się w nieco zmienionej formule niż w ubiegłych latach. Dzisiaj, 4 lipca, odbywa się piąta edycja Leśnej Zadyszki w Szulmierzu. Jest to jak gdyby taka promocja gminy, chociaż nie było to w tym roku łatwe. Głównym organizatorem jest Stowarzyszenie Leśna Zadyszka. Gmina Rygimin jest partnerem, jak również Czarni Rygimin. Leśna Zadyszka cieszy się bardzo dużą popularnością, więc ograniczenie liczby zawodników było bardzo trudne. Jednak udało nam się to. Wszelkie zasady sanitarne są zachowane, więc myślę, że dzisiejsza impreza biegowa będzie taką naprawdę promocją gminy Rygimin, ponieważ mamy super gadżety, mamy maseczki z logo Leśnej Zadyszki, mamy piękne medale, także mam nadzieję, że każdy zawiezie medal do swojego domu i będzie to miłym wspomnieniem. Zawodnik wybierał dzień i godzinę startu podczas procesu rejestracji internetowej oraz wskazywał dystans, na jakim wystartuje. Każdy limit startujących w poszczególnych grupach był równy 50 osób, a ich start został rozłożony w czasie. Wszyscy uczestnicy dostali również maseczki ochronne. Tomek. Baldek. To był pierwszy was w życiu bieg na Leśnej Zadyszce? Nie, to był mój drugi. Mój drugi. Powiedzcie mi, od jakiego wieku biegacie? Lubicie biegać? Dlaczego warto biegać? No bo nie jesteśmy jakby takimi sportowcami. Biegać, lubię biegać po lesie. Z moim wujkiem tak po prostu zaczęliśmy. No oczywiście od kilometrów paru, a teraz byłem drugi, 10 kilometrów robimy razem. Codziennie biegasz? Co, jak któryś dzień? Jak to u ciebie wygląda? Wujek jakby nie ma czasu, bo pracuje długo, ale tak to sobotę tak równomiernie, a jak biegamy, tak może miesiąc. Jak ci się tutaj biegło? Jak tutaj te urokliwe lasy z Szulmierza? Bardzo fajnie się biegło. Świeże powietrze po prostu. Zawody mają przede wszystkim na celu promocję regionu, a także biegania oraz zdrowego stylu życia. Oprócz tego zachęcają do uprawiania sportu, szczególnie na terenach leśnych. Dla TVC Wioletta Piątkowska.